moc przekleństwa i sposoby obrony. W Konstytucji Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, czytamy: w ciągu całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocom ciemności. Walka ta, zaczęta ongiś u początku świata, będzie trwać do ostatniego dnia według słów Pana. W tej walce ważną rolę odgrywa słowo. Słowo błogosławieństwa i słowo przekleństwa. Oba rozpoczynają i oba kończą w Biblii dzieje świata. Stworzywszy pierwszych ludzi, czytamy, Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Gdy zgrzeszyli, Bóg powiedział do węża: bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Do niewiasty powiedział: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci. Do mężczyzny zaś rzekł: przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci rodziła, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. To początek świata. A dzieje świata zakończą się również błogosławieństwem i przekleństwem. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo. I idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Między tymi słowami na początku i na końcu rozpięta jest ziemska historia ludzkości i nasza w nim. Egzorcyści często spotykają się ze skargami osób szukających pomocy, że stali się ofiarami przekleństwa, że ktoś im złorzeczył i wskutek tego doświadczają jakiegoś zła. Przeświadczenie o negatywnej skuteczności przekleństwa jest bardzo rozpowszechnione. W złą moc przekleństwa wierzono zresztą od tysiącleci i szukano sposobów obrony, jak tego mamy wyraźne świadectwa w starożytnym Egipcie i u blisko wschodnich sąsiadów Izraela. W pogańskiej starożytności przekleństwo rozumiano jako posiadanie magicznej i niezawodnie skutecznej mocy przywoływania zła na osobę przeklinaną. Lud Izraela dzielił kiedyś z pogańskimi sąsiadami wiarę w taką magiczną skuteczność słowa mówionego jako nośnika błogosławieństwa albo przekleństwa. Wprawdzie wiara w Jahwe jako dawcę życia i wszelkiego dobra obaliła te magiczne wierzenia. Jednak przesądne przeświadczenie o nieuniknionej skuteczności przekleństwa jeszcze trwało w Izraelu dość długo. Uważano, że klątwa nigdy nie pozostaje bez skutku, chociaż może być równoważona przez błogosławieństwo, albo może też zwrócić się przeciwko jej autorowi. Zanim powiemy o mocy przekleństwa, zwróćmy uwagę na moc słowa w ogóle. Najpotężniejsze jest to słowo, które Bóg wypowiada odwiecznie, rodząc swego Syna. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Z kolei stwórcze słowa Pana Boga. Bóg rzekł:
niech się stanie światłość. I stała się światłość. A potem Słowo Boga wywoływało z nicości do istnienia wszystkie elementy świata, wśród nich wszystkie istoty żywe. A jak wielka jest potęga stwórczego Słowa Bożego, wskazuje to, że dzisiaj każda nawet najmniejsza roślinka, każde zwierzę, każdy człowiek ma tak daleko nieprzerwaną genealogię, żywe z żywego, od pierwszego stworzonego życia. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. A potem też mocą Bożego Słowa dokonało się wcielenie Słowa Bożego, Syna Bożego. Niech mi się stanie według Twego Słowa, powiedziała Maria. I Słowo ciałem się stało. Słowo Pana Boga jest zawsze dobre. Od chwili buntu części aniołów pojawiło się w świecie słowo złe oraz gigantyczna i dramatyczna walka dobra ze złem między Słowem Bożym i Słowem złego ducha. Bóg wypowiada się dwojako. Słowem prawdy w swoim Synu i Słowem miłości najwyżej w Duchu Świętym. W Bogu prawda i miłość są jedno. Szatan również wypowiada się dwojako. Słowem kłamstwa przeciw prawdzie, ojciec kłamstwa, i słowem nienawiści przeciw miłości, zabójca od początku. I trwa nieubłagana walka słowa dobrego ze słowem złym. Świat, zwłaszcza dzisiaj, dzięki środkom społecznego przekazu, jest pełen słów dobrych i złych, błogosławiących i przeklinających, a jedne i drugie mają moc. Dobre jednoczą ludzi, pocieszają, umacniają, budują, a złe dzielą, przygnębiają, osłabiają, rujnują. Obserwujemy, jak politycy kłócą się o słowa, jak niebacznie wypowiedziane słowo powoduje wielkie nieszczęścia, do wojen włącznie, jak niszczące bywa słowo krytykanckie, siejące podejrzenie, nieufność i zamęt. Od słowa sędziego zależy niekiedy życie lub śmierć, wolność lub więzienie. Jest jakaś wielka tajemnica w mocy słowa. Zły duch jest mistrzem sofistyki i intrygi. Potrafi posługiwać się słowem własnym i słowem ludzi. Każde nasze dobre słowo uczestniczy w Słowie Bożym, a więc w jakoś w boskiej osobie słowa i sprowadza dobro. Ale każde nasze złe słowo jest uczestnictwem w słowie szatana i sprowadza zło. A niszczącej mocy złego słowa doświadczamy na co dzień, a potwierdzenie tego znajdujemy w liście świętego Jakuba w rozdziale trzecim. My dziś zajmujemy się tym słowem, które nazywamy przekleństwem, i jego mocą. Jak rozumiemy przekleństwo? W naszym katolickim piśmiennictwie trudno znaleźć, przynajmniej mnie było trudno, obszerniejszą monografię przekleństwa. Aby ustalić znaczenie tego słowa, posłużymy się zwięzłymi hasłami encyklopedii i okazyjnymi wypowiedziami literatury katolickiej i innej oraz doświadczeniami egzorcystów. Dodajmy, że w języku polskim wyraz przekleństwo bywa używany w dwóch znaczeniach. Jako złorzeczenie i jako zwykły wulgaryzm, wypowiadany najczęściej w afekcie. My zajmujemy się tu przekleństwem jako złorzeczeniem.
Uważa się, że skutek przekleństwa osiąga się przez użycie szkodliwych słów i znaków. W starożytnym Egipcie wypisywano formuły przekleństwa na różnych naczyniach, które się zachowały. W Atenach i Rzymie często używano tablic z przekleństwami. Przyczyną przeklinania bywa złość, gniew, nienawiść, zazdrość, niekiedy obawa przed profanacją, na przykład grobu. Na słynnej steli Hammurabiego znajdują się słowa, które być może uchroniły ją od zniszczenia. Cytuję: jeżeli ten człowiek, tutaj Hammurabi mówi chyba o swoim następcy, jeśli ten człowiek nie uszanowałby słów, które wypisałem na mojej steli i miał za nic moje przekleństwa i nie bał się przekleństw bogów, ale odwołał prawo, które ja ustanowiłem, niech potężny Anum, ojciec bogów, który obwieścił moje rządy, pozbawi go chwały i władzy, niech złamie jego berło, niech przeklnie jego los. Przekleństwo ma niekiedy charakter warunkowy. Jeżeli uczynisz to, niech cię spotka to i to. Albo znamie odwetu. Ponieważ to uczyniłeś, niech spadnie na ciebie takie, a takie nieszczęście. Przekleństwo może być wyrażone słowem. Nazywamy to wtedy złorzeczeniem, maledikcją, ale także gestem lub innym znakiem. Jego istotę jednak i główną przyczynę sprowadzanego zła stanowi przede wszystkim intencja przeklinającego, czyli ta jego wola sprowadzenia zła. Zatem należy do zakresu przekleństwa dodać także to, co język łaciński nazywa maleficium, czyli złoczynienie, włoskie fartura, oraz tak zwany zły urok, inaczej złe oko, włoskie malocchio. Ojciec Posadzki proponuje uporządkowanie polskiej terminologii, włączając do maleficium zły czyn magiczny, który jest aktem czarnej magii. Może on być czysto wewnętrzny, jako akt złej myśli, złej woli czy złego serca. Często jest jednak wzmocniony magicznym rytuałem i posługiwaniem się zauroczonym przedmiotem, a przez to współdziałaniem złych duchów. Przez złe oko rozumie się akt złej myśli, woli i serca, działający przez złe spojrzenie. Przekleństwem w szerszym znaczeniu można by nazwać także niektóre proroctwa Starego Testamentu, grożące Bożymi karami, jeżeli nie nastąpi poprawa. Niekiedy takie proroctwa się spełniały. Na przykład niewola babilońska była zapowiadana, jeśli ludzie się nie poprawią, nie poprawili się, nastąpiła. Czy posucha za czasów Eliasza. Zatem zakres znaczenia słowa przekleństwo rozszerza się na wszelkiego rodzaju życzenie zła wyrażone słowem, czynem lub samą wewnętrzną intencją. Powstaje pytanie, kto wykonuje zło nasyłane przez przekleństwo? Tam, gdzie przekleństwo jest wypowiedziane przez Boga lub w Jego imieniu, tam skutek oczywiście przypisuje się Panu Bogu, który może posłużyć się aniołem, człowiekiem czy jakimś innym stworzeniem. W przypadku grzesznego złoczenia i maleficjum, a więc aktu czarnej magii, poprzez zauroczony przedmiot czy złe oko, negatywny skutek powoduje zły duch, diabeł. Sąd Salvucci wyraźnie stwierdza, maleficjum jest sztuką szkodzenia innym za pomocą interwencji szatana. Ksiądz Lagrua dodaje, że diabeł uczestniczy w nim niezależnie od tego, czy jest wezwany, czy nie.
przez przedmiot zauroczony magicznymi formułami i innymi perwersyjnymi, antybożymi aktami wyrażającymi kult szatana, diabeł czyni się w jakiś sposób obecny i szkodzi w sposób oczekiwany przez osobę zamawiającą usługę u maga. Szkoda może być różnego rodzaju. Może nią być niepowodzenie, choroba, a nawet śmierć. Znamy przekleństwa śmierci. Można jeszcze zapytać, czy możliwe jest jakieś bezpośrednie oddziaływanie przekleństwa bez udziału demona. Nie umiem nic powiedzieć na temat, teraz mały wtręt dla tłumaczy, na temat oddziaływania hipnozy. Być może, że można by hipnozą zakodować w kimś coś złego, co ten człowiek wykona, czy czego dozna. Ale tego tematu nie poruszam. Ale zdarza się to niekiedy, już czytam dalej, przez silne oddziaływanie emocjonalne, kiedy ofiara złorzeczenia czy złoczynienia zostaje o nim powiadomiona, na przykład w ciągu tygodnia umrzesz i przeżywa wielki stres. Tak działa nieraz, a przynajmniej przyspiesza zły skutek maleficjum czarowników u ludów prymitywnych, gdzie ci czarownicy mają ogromny wpływ. Skuteczność przekleństwa wymaga jakiejś formy władzy nad osobą przeklinaną, jakiegoś prawa do niej. Może to być legalna władza świecka, powaga rodzica, uprawnienie biedaka i sprawiedliwego, który niesłusznie cierpi ucisk, czy wreszcie władza samego Pana Boga. W przypadku pokrewieństwa, im ono jest bliższe, tym przekleństwo bywa skuteczniejsze. Za najbardziej niebezpieczne uważa się przekleństwo ze strony matki i ojca, co potwierdzają doświadczenia egzorcystów. Zły duch uważa się wtedy za upoważnionego do wyrządzania szkody. Ksiądz Amort potwierdza, że przekleństwo może mieć straszne następstwa, zwłaszcza gdy zachodzi stosunek bliskiego pokrewieństwa, przeklinanie dzieci czy wnuków, albo gdy jest rzucone w szczególnych okolicznościach, na przykład w dniu ślubu, czy w dniu chrztu, jak z takim czymś się spotkałem osobiście. W mojej 12-letniej posłudze egzorcystycznej nieraz spotykałem się z takimi przypadkami. Pomyślimy teraz o przekleństwie w Piśmie Świętym. W języku biblijnym przekleństwo jest przeciwieństwem błogosławieństwa i bywa prośbą do Boga, by jakieś zło zostało zesłane na osobę lub rzecz. Może być też ogłoszenie Bożego gniewu. Niekiedy jest tylko stwierdzeniem, że Bóg może zesłać nieszczęście na ludzi lub rzeczy jako karę za złe czyny. Jawi się często zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, nieraz w zestawieniu z błogosławieństwem. Słowo przekleństwo w różnych postaciach występuje w Biblii około 230 razy, a błogosławieństwo i błogosławić około 410 razy. Biblijne przekleństwa są raczej groźbami i proroctwami, a nie wyrazem nienawiści i zemsty. Mają formę pragnienia, czasem modlitwy, ale nie są przekleństwami absolutnymi. Przeklinać w ścisłym znaczeniu znaczy wzywać bądź wyzwalać zło za zło, bez odcienia dobra. Osoby święte w Biblii nie dają się w to wciągnąć. W swych złorzeczeniach, nawet najbardziej usilnych, pragną zaprzestania grzechu, a nie zniszczenia grzeszników. Niekiedy błogosławią utrapienia i nieszczęścia,
które prowadzą bezbożnych do poprawy i wychwalają Bożą sprawiedliwość, która smaga grzeszników, by się poprawili. Bogata w języku hebrajskim terminologia przekleństwa wyraża gwałtowną reakcję ludzi o żywych temperamentach. Ludzie złorzeczą w zagniewaniu, albo gdy kogoś chcą upokorzyć, okazać wzgardę, wyklinać czy bluźnić. W języku greckim są wezwaniem do jakiejś wyższej siły, by podziałała przeciw przeklinanemu. Pan Bóg błogosławiąc stwarza dobro. Jego słowo, które jest światłością, prawdą i życiem, daje istnienie. Bóg nie stwarza zła, ale obnaża je w księciu ciemności, ukazując zbrodniczość ojca kłamstwa i śmierci. A ponieważ jest ona tu niepoprawialna, bo szatan nie chce się nawrócić, kończy się przekleństwem absolutnym, wiecznego potępienia. Wciągając człowieka w swój bunt, w swój grzech buntu, kusiciel ściągnął na niego również przekleństwo. W Starym Testamencie na pierwszych stronicach znajdujemy najpierw klasyczny model kuszenia i grzechu, ale zaraz na tym samym miejscu model istoty i działania przekleństwa. Jak wspomniano na początku, Bóg rzuca przekleństwo na szatana, Adama, Ewę i na ziemię. Na złego ducha jednak inaczej. Szatan zbuntował się z własnej złej woli, całkowicie i nieodwołalnie. Dlatego nieodwołalne i całkowite jest tu także przekleństwo. Człowiek zbuntował się nie z własnej inicjatywy, ale jako zwiedziony i nie tak absolutnie. Ma możliwość odwołania buntu, dlatego kara tu jest mniejsza, mimo to jest ciężka. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, przechodzić będzie do końca świata. I mamy tu pierwowzór tak zwanego przekleństwa pokoleniowego. Przekleństwo dotknęło także ziemi i stworzeń nierozumnych. Człowiek napotyka z ich strony na opór i zagrożenie. Ale Pan Bóg z litości nad człowiekiem zapowiada przyszłe i ostateczne wyzwolenie z przekleństwa i zwycięstwo dobra. Na razie jednak przekleństwo i zło trwają. Już wkrótce Pan Bóg powie do Kaina: bądź teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swoją paszczę, aby wchłonąć krew Twego brata przelaną przez Ciebie. Wiele błogosławieństw, ale również przekleństw, nieraz konkretnych i groźnych, zawiera Księga Powtórzonego Prawa, ale także inne księgi. Przekleństwa spadają na niedobrych kapłanów, fałszywych proroków, na złych pasterzy, na cały kraj, na miasto święte, świątynie, pałace. Często jednak w wyniku nawrócenia albo już samego Bożego miłosierdzia zapowiadane zło zostaje powstrzymane i zastąpione błogosławieństwem. Te przekleństwa nie mają charakteru absolutnego i ostatecznego. Prorok Zachariasz, rozdział 14, wiersz 11, zapowiada, że po dniach ucisku nieprzyjaciele Jerozolimy zostaną pokonani, a jej mieszkańcy będą bezpieczni i klątwa ich nie dosięgnie. Niekiedy pod wpływem pogańskich ludów ościennych spotyka się na kartach Starego Testamentu przekonanie o magicznej skuteczności przekleństw, a nawet ich nieodwołalności. Pobożni Izraelici modlili się wówczas o ochronę przed złorzeczeniami ludzi podłych i kierowali przeciw nim odpowiednie wezwania. Jednak korzystanie z jakichkolwiek zaklęć magicznych i czarów było w Izraelu zakazane. W Starym Testamencie spotykamy rozpowszechnioną w starożytnym wschodzie
instytucję klątwy, obłożenia klątwą. To taki tu dodatek i pewien wtręt. Wymagała ona zniszczenia łupów wojennych i przekazania ich przez zniszczenie swojemu Bogu, któremu przypisywano zwycięstwo. Klątwa taka miała charakter totalny. Przykładem Jerycho, gdzie wycięto wszystkich ludzi, zwierzęta, miasto spalono, a przedmioty metalowe poświęcono Jahwe. Stopniowo jednak prawo klątwy bywało łagodzone, zostało potem przejęte przez pierwsze wspólnoty chrześcijan w postaci ekskomuniki, ale stosowano je w ostateczności, bo nawrócenie grzesznika uważano za dobro wyższe. Podsumowując ten punkt, przytoczmy fragment hasła przekleństwo z praktycznego słownika biblijnego. Cytuję. Przekleństwo jest w starożytności ważnym środkiem prawnym do obrony przed wrogiem w wypadku, gdy nie ma żadnej innej możliwości wyegzekwowania prawa. Izrael nie liczy na magiczne działanie przekleństwa. Przekleństwo jest ostateczną, najpilniejszą, najusilniejszą prośbą, aby Bóg odmówił swego błogosławieństwa złemu, ujawnił nieprawość prześladowcy, aby niewinny znalazł sprawiedliwość. Nie człowiek, ale Jahwe jest tym, który nadaje skuteczną moc przekleństwu. A teraz Nowy Testament. Zgodnie z nauczaniem i postępowaniem Chrystusa, przekleństwo jest w Nowym Testamencie zabronione. Według świętego Pawła przekleństwo ciąży na tych, którzy podlegają prawu Starego Przymierza, ale z tego przekleństwa Chrystus nas wyzwolił, stawszy się za nas przekleństwem. U Galatów, rozdział 3. Chrystus nigdy nie rzucał na nikogo przekleństwa. Chociaż nieraz mówił biada, nigdy nie przeklął człowieka definitywnie. Jego słowa nie przynoszą nieszczęścia, ale skierowane są ku wyzwoleniu z przeklętych więzów szatana, grzechu, gniewu i śmierci. Nawet bardzo groźne jego słowa skierowane przeciw faryzeuszom czy gorszycielom były zawsze tylko ostrzeżeniem albo bolesną zapowiedzią. Raz tylko Chrystus rzucił prawdziwe przekleństwo, ale nie na człowieka, lecz na nieurodzajne drzewo figowe, co miało charakter symboliczny. Chrześcijanin nie ma złorzeczyć. Nie oddawajcie złym za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś błogosławcie, pisze święty Piotr w swoim pierwszym liście w rozdziale 3. Błogosławcie, a nie złorzeczcie, mówi święty Paweł do Rzymian 12. Chrześcijanin ma błogosławić nawet tych, którzy go krzywdzą. Mimo że w Chrystusie przekleństwo zostało przezwyciężone, jednak pozostaje ono w świecie rzeczywistością. Dzieło Chrystusa powoduje paroksyzm złości złych duchów. W Nowym Testamencie spotykamy jeszcze różne formuły przekleństw, zwłaszcza w Apokalipsie. Kierują się one jednak przeciw szatanowi i jego sługom lub są tylko ostrzeżeniami. Chrystus raz tylko wypowie ostateczne przekleństwo na końcu świata, już bez żadnego złagodzenia. W słowniku teologii biblijnej Difura czytamy: najbardziej przerażające jest to, że owo przekleństwo w ustach Jezusa nie jest ani gwałtowną zemstą, ani uzasadnionym rozumowo odwetem. Jest to przekleństwo, jak on pisze, najczystsze i najstraszniejsze. Zostawia samym sobie tych, którzy wyłączyli się z miłości. Ocena moralna przekleństw. Nie tak dawno zapytałem kogoś, czy przekleństwo jest zawsze grzechem. Odpowiedź brzmiała: oczywiście.
A jeśli pochodzi od Pana Boga? Tu chyba nie. Widać stąd, że ocena moralna przekleństwa nie jest jednoznaczna. Przeklinanie samo w sobie nie musi być grzechem. Spotykamy bowiem przekleństwa wypowiadane przez Boga i w Jego imieniu, przez Jego przedstawicieli, takich jak prorocy czy Kościół. Podobnie jak inne akty moralne, przekleństwo może otrzymać znamie grzechu z trzech stron. Ze strony przedmiotu, celu i okoliczności. Tak mówi teologia moralna. Ze strony przedmiotu, bo jak wiemy, są czyny same w sobie złe. Jak na przykład bluźnierstwo Bogu, zabójstwo niewinnego czy kłamstwo. Ze strony okoliczności, a jedno z nich jest to, na przykład, kto wykonuje dany czyn. Jeżeli ktoś uwięził człowieka dla okupu, zachodzi grzech. Jeżeli uwięził go organ wymiaru sprawiedliwości zgodnie z prawem, czyn jest moralnie dobry, zakładając, że prawo jest zgodne z prawem Bożym. I po trzecie, o moralności decyduje także intencja działającego. I przy przeklinaniu jest ona bardzo ważna. To życzenie zła. Ale i tutaj trzeba jeszcze rozróżnić, jakiego zła się życzy i dlaczego. Przeklinanie może być grzechem ciężkim, gdy zwraca się przeciw Bogu, przeciw wszelkiemu sakrum i wtedy jest bluźnierstwem. Będzie grzechem ciężkim, gdy życzy wielkiego zła, czy pochodzi z wielkiej złości, czy gdy skierowane jest ku osobom, którym należy się szczególny szacunek. W Księdze Kapłańskiej czytamy: ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią. Według świętego Tomasza z Akwinu, gdy ktoś życzy komuś czegoś złego ze względu na dobro, nie jest to złorzeczenie w ścisłym znaczeniu, ponieważ główna intencja złorzeczącego jest skierowana ku dobru. Na przykład, gdy ktoś mówi: jeśli jedynym sposobem nawrócenia tego człowieka jest choroba, to ja mu życzę tej choroby. I takie złorzeczenie nie jest grzechem. Pomijamy tu szczegóły, bo nie są przedmiotem tego wykładu. Nas, a szczególnie egzorcystów, interesują przekleństwa grzeszne. Każde z nich jest wejściem w sferę szatana. Grzesząc, stajemy po stronie złego ducha i otwieramy się na jego niszczące działanie. Gdy ktoś w sposób grzeszny życzy zła, wówczas wzywa złego ducha, niezależnie od tego, czy przywołuje go świadomie, czy nie. Można powiedzieć, że jak błogosławieństwo jest wezwaniem Pana Boga, by obdarzył dobrem, tak grzeszne przekleństwo jest wezwaniem złego ducha, żeby szkodził. Dlatego przeklinanie jest tak bardzo niebezpieczne. Jest to szczególnie groźne, gdy przekleństwo wypowiada się z wielką złością, z prawdziwą intencją wyrządzenia wielkiej szkody, a szczególnie jeśli dokonywane jest przy posługiwaniu się złym czynem magicznym, tym maleficjum, złym okiem i to jeszcze za pośrednictwem czarownika, maga, który szkodzi na podstawie swojego paktu z diabłem. Takie przekleństwa mają wielką moc i wyrządzają wielkie szkody zdrowiu, majętności, miłości, samopoczuciu, relacjom z ludźmi i w innych dziedzinach. Stopień szkodliwości zależy zwykle od stopnia złości i nienawiści przeklinającego, ale także od umiejętności czarownika, a także od stanu duchowego osoby przeklinanej. Jeżeli ona żyje w grzechu, to znaczy bez łaski uświęcającej, jest bardziej otwarta na niszczące działanie szatana.
Znane są jednak przypadki, gdy matka rzucała przekleństwo na dziecko jeszcze nieurodzone i oddała je diabłu, a ono urodziło się opętane przez złego ducha. Zdarza się także opętanie u małych dzieci ochrzczonych, które jeszcze nie doszły do rozeznania dobra i zła, więc nie mogły popełnić osobistego grzechu. I wtedy najbardziej prawdopodobną przyczyną obecności złego ducha jest przekleństwo. Im człowiek żyje bliżej Boga, tym bardziej jest chroniony. I wówczas nieraz przekleństwo jakby wraca do przeklinającego. Ksiądz Salvucci, znany przecież włoski egzorcysta, pisze, że kto udaje się do maga, aby zamówić zło na kogoś i rzucenie uroku, szkodzi także sobie. Nie można żądać szkodzenia innym, a samemu pozostawiać bez szkody. Nieraz ta własna szkoda jest straszna, a wyrządza ją szatan, bo zyskuje wówczas wpływ na osobę zamawiającą zło i jakoś nad nim władzę. Tyle na temat samego przekleństwa, pojęcia przekleństwa, jego rodzajów. Teraz jak się bronić przed skutkami przekleństwa? Spotykamy dwa rodzaje przekleństw, jak wspomniano, moralnie dobre i moralnie złe. Te dobre pochodzą od Boga, a od ludzi wtedy, kiedy wykonuje w imieniu Boga, upoważnieni przez Niego bądź w dobrej intencji. Czy wtedy można się bronić? Czy raczej należy przyjąć to zło jako słuszną karę i pokutę? Czy może zadośćuczynienie? Zwróćmy uwagę, że te, nazwijmy je, dobre przekleństwa nie są nigdy definitywne, ale z reguły uwarunkowane nawróceniem przeklinanego i jego odstąpieniem od grzechu, chociażby ten warunek nie był wyraźnie sformułowany. Dlatego tu pierwszym środkiem ochrony jest szczere i głębokie nawrócenie. Nawrócenie, bardzo ważne. A potem staranie też o wynagrodzenie ewentualnego zła wyrządzonego przez przekleństwo i pojednanie z Bogiem i ludźmi. Wtedy przekleństwo nie będzie działać, chyba że Pan Bóg z racji wychowawczych czy jakichś innych każe winnemu doświadczyć przynajmniej części zła. Niezbadane są Boże wyroki. Głównym problemem jest dla nas obrona przed przekleństwami grzesznymi, wynikającymi ze złej woli, gdzie skutek złorzeczenia spowodowany jest przez diabła. Tego rodzaju przekleństw jest dużo i są różnego rodzaju. Ponieważ skutki przekleństwa bywają ewidentne i bardzo dotkliwe, ludzie szukają różnych środków obronnych. Mnoży się literatura okultystyczna na ten temat. Przedstawię krótko dwie charakterystyczne publikacje, takie właśnie okultystyczne, reprezentujące dwie różne ideologie. Obie w języku polskim wydane. Wanda Prątnicka w książce Opętanie przez złe duchy. Źródło zła w świecie widzi w działaniu duchów osób zmarłych, które z różnych powodów, z własnej decyzji czy wskutek przeszkód, nie przeszły na drugą stronę życia, to znaczy, jak ona pisze, z ziemi do nieba. Teraz niezadowolone, widząc, że stopniowo tracą energię i stają się coraz słabsze, swoją złość wyładowują na ludziach, podczepiając się do nich i wysysając z nich energię. Wprawdzie autorka, która, jak wynika z tekstu, wierzy w Boga, ale wierzy także w preegzystencję dusz i w reinkarnację, ale nie wierzy w istnienie szatana i piekła, nie mówi wprost o przekleństwach,
ale jej odwoływania się do duchów dobrych i złych można w szerszym znaczeniu zaliczyć do tej kategorii. Obronę przed duchami, tymi, które podczepiają się i wysysają energię człowieka, jak i pomoc dla nich, by mogły przejść na drugą stronę, widzi autorka w modlitwie wstawienniczej i w egzorcyzmach. Jej zdaniem Kościół zaniedbuje praktykę egzorcyzmów, dlatego sama ogłasza się jako doświadczona egzorcystka w kraju, zresztą i za granicą, która potrafi także na odległość za odpowiednią opłatą, obecnie 300 zł, rozeznać, ile duchów dręczy daną osobę i potem ją uwolnić. Zwykle uwalnia z kilku, a potem trzeba znowu zapłacić, żeby resztę złych duchów wypędziła. Autorka drugiej książki pod tytułem Zdejmowanie klątw i uroków, wydana w Białymstoku w 2005 roku, Alla Alicja Chrzanowska, jak sugerują teksty także wierząca w Boga, całe zło spotykające ludzi przypisuje złej, negatywnej energii. Tam duchy, tu energia. Nie jest jasne, jak ją rozumie, tę energię. Zło sprowadzają na ludzi klątwy, uroki i złe oko. Książka wylicza kilkadziesiąt rodzajów nasyłanego zła i na każde proponuje odpowiedni rytuał i zaklęcia. Dla przykładu cytuję rytuał oczyszczający ze złorzeczenia. Cytuję dosłownie. Rytuał ten działa najskuteczniej, gdy jest wykonywany o zachodzie słońca, w wolną sobotę. Faza księżyca nie ma w tym przypadku znaczenia. Do praktyki tej potrzebne będą następujące akcesoria. Biała świeca, naturalna nić, kolorem jak najbardziej zbliżona do barwy twego ciała, garść ziela piołunu, kociołek do spalania ziół, dowolne duże lustro, nożyczki, kawałek białego czystego płótna. I teraz przepis. Zapal świecę i pozwól jej palić się przez około 10 minut. Kiedy upłynie ten czas, dość dokładnie owiń swoje ciało nitką, szczególnie zwracając uwagę na to, by przechodziła ona przez twoje czoło, serce, pępek i biodra. Postaw przed sobą lustro, tak byś widział całą swoją głowę i tułów. Przyjrzyj się swemu odbiciu, a następnie przykryj głowę płótnem i wypowiedz następne słowa mocy. Złe słowa, złe życzenia krępowały mnie i nie dawały wytchnienia. Teraz ze mnie spadają, a do mnie siły wracają. Złe słowa, złe życzenia nie mają do mnie dotknienia. Tak teraz, jak i do końca dni moich, niech się tak stanie. Teraz zdejmij płótno z głowy, wrzuć do kociołka piołun, podpal go i powoli przecinaj krępujące cię nici i dorzucaj do palących się ziół. Dopilnuj, by wszystko w kociołku spaliło się do końca, a popiół zamień w płótno, które leżało na twojej głowie i zakop je w lesie lub na łące, zaś świecy pozwól dopalić się do końca w sposób naturalny. Inne rytuały są podobne, za każdym razem trochę inaczej. Jest ich w książce kilkadziesiąt. Jej zdaniem najtrudniej uwolnić od skutków klątwy. I dlatego autorka proponuje tu rytuały połączone z modlitwami do, jak pisze, dobrego i miłosiernego Boga. Te teksty modlitw w jej książce są tak zgodne z katolicką nauką wiary, że można by je umieścić w naszych modlitewnikach. Wyraźne pomieszanie magii z religijnością. Można by to potraktować humorystycznie, gdyby nie było tak niebezpieczne i tak mocno zanurzone w okultyzmie. I dziwić się trzeba, że znalazło się w naszym
21. stuleciu wydawnictwo publikujące taką książkę. Okazuje się też, że ludzie dotknięci cierpieniem gotowi są podejmować najbardziej niedorzeczne zabiegi, ażeby się od niego uwolnić. Ja tę książkę dostałem kiedyś, to jest wtręt mój, od jakiejś kobiety, która prosiła, żebym ją przejrzał, czy ona może to stosować. Dobra katoliczka. A teraz obrona chrześcijańska. Najpierw ze strony niekatolickiej. Dla przeciwwagi, nie mając do dyspozycji obszerniejszej katolickiej monografii przekleństwa, to czeka na autora, warto sięgnąć do książki pastora Derek Prince, żył w latach 1915 do 2003, chrześcijanina niekonfesyjnego, czyli niezłączonego z żadnym kościołem, ale znanego szeroko jako znawca nauk biblijnych, jako kaznodzieja i wykładowca na różnych kontynentach i cenionego za służbę dla Boga i ludzi. Książka nosi tytuł Błogosławieństwo czy przekleństwo? W tłumaczeniu wyszła w Gorzowie w zeszłym roku. W Gorzowie Wielkopolskim. Wiele jego wypowiedzi zgadza się z teologią katolicką i w tym zakresie z niej skorzystam. Autor opiera się głównie na Biblii, niekiedy trochę fundamentalistycznie i nieco na własnych doświadczeniach. Oto niektóre jego myśli. Pisze tak. Na bieg historii wpływają dwa rodzaje sił, widzialne i niewidzialne. Nieraz spotykamy się z sytuacjami, których nie da się wyjaśnić widzialnymi. Według Biblii siły z dziedziny niematerialnej wywierają stały i decydujący wpływ na sferę widzialną. Błogosławieństwo i przekleństwo należą do sfery duchowej i są nośnikami pozaprzyrodzonej duchowej mocy. Błogosławieństwa przynoszą dobro, przekleństwa zło. Mogą działać na jednostki i na całe społeczeństwa. Ich działanie raz przywołane może przechodzić na dalsze pokolenia, nawet przez tysiące lat, dopóki nie zostanie przerwane. Stąd w naszym życiu mogą działać siły, które zostały wyzwolone daleko w poprzednich pokoleniach. Głównym nośnikiem błogosławieństw i przekleństw są słowa wypowiedziane, pisane albo wypowiedziane tylko wewnętrznie. Podaję tutaj teksty z Księgi Przysłów. Drzewem życia język łagodny, złamaniem na duchu przewrotny. Albo życie i śmierć jest w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Święty Jakub podkreśla ogromną siłę słowa i przedstawia błogosławieństwo i przekleństwo jako słowa naładowane potężną mocą. Nośnikiem dobrych i złych mocy mogą być także przedmioty fizyczne, jak oliwa czy chleb i wino Wieczerzy Pańskiej z jednej strony, a przedmioty naładowane magicznie złem z drugiej. Z ksiąg mojżeszowych wynika, że błogosławieństwo jest rezultatem słuchania głosu Bożego i posłusznego wypełniania Bożych poleceń, a przekleństwa wynikają z niesłuchania Boga i nieposłuszeństwa. Przepraszam. Jak poznać obecność przekleństwa? Obserwacje ciągle tego Prince cytuję. Raczej nie cytuję, tylko referuję. Obserwacje i doświadczenia pozwalają wskazać kilka głównych oznak obecności przekleństwa. Mianowicie załamanie emocjonalne i psychiczne, powracająca lub chroniczna choroba, szczególnie dziedziczna, niepłodność, skłonność do poronień i inne choroby kobiece, rozbicie małżeństwa, wyobcowanie w rodzinie,
stały niedostatek pieniędzy, podatność na wypadki, tradycja samobójstw oraz przedwczesnych i tragicznych zgonów w rodzinie. Wyrokowanie o obecności przekleństwa powinno być ostrożne. Im więcej oznak i im bardziej się powtarzają, tym prawdopodobieństwo jest większe. Każde przekleństwo ma przyczynę. Dotarcie do niej umożliwia skuteczniejsze przeciwdziałanie. Przyczynami przekleństw są różne ciężkie grzechy. Uwolnienie od przekleństw i ich skutków możliwe jest jedynie dzięki Chrystusowi, Jego ofierze i śmierci na krzyżu. On wziął na siebie nasze grzechy i zranienia, byśmy mogli otrzymać przebaczenie i uzdrowienie. Na podstawie wieloletnich doświadczeń własnych i inny sposób, Derek Prince proponuje 7 kroków uwalniania od mocy przekleństw. Może być ich więcej, mogą być inne. Uważa jednak, że ci, którzy prowadzą ludzi do uwolnienia, dobrze uczynią, jeśli się z nimi zapoznają. Cały proces dokonuje się w kontekście modlitewnego spotkania z Bogiem. Każdy etap kończy się krótką modlitwą do Chrystusa, którą tu przytoczę. Sądzę, że może to być pożyteczne dla naszej posługi jako pewien model. Wychodząc z Księgi Powtórzonego Prawa, kładę przed wami śmierć i życie, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Autor zaleca najpierw stanowcze opowiedzenie się po stronie Boga przez odrzucenie przekleństwa, a więc niesłuchania Słowa Bożego i nieposłuszeństwa, a wybór błogosławieństwa, czyli słuchania Boga i posłuszeństwa. To taki pierwszy akt wewnętrzny. Jako pierwszy krok zaleca wyznanie wiary w Chrystusa i w Jego ofiarę za nas złożoną. Na przykład, Panie Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga. Wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i powstałeś z martwych. Drugi krok to pokuta za wszystkie grzechy i bunty, przede wszystkim przez dobrowolną decyzję zaprzestania buntu i całkowitego podporządkowania się wymaganiom Boga, więc nawrócenie. Można to wyrazić słowami: Panie Jezu, rezygnuję z buntu i wszystkich moich grzechów, poddaję się Tobie jako memu Panu. Krokiem trzecim jest prośba o przebaczenie grzechów, wyznanie ich i przyjęcie przebaczenia. Panie Jezu, wyznaję Ci wszystkie moje grzechy i proszę Cię o przebaczenie, szczególnie tych grzechów, które wystawiły mnie na działanie przekleństwa. Uwolnij mnie także od skutku grzechów moich przodków. Z kolei pełne przebaczenie wobec Boga wszystkim, którzy skrzywdzili, połączone z wymienieniem ich imion. Widzimy, że te elementy są podobne do tych, które stosujemy w naszych modlitwach wstawienniczych. Panie Jezu, decyzją woli przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, ponieważ pragnę dla siebie Bożego przebaczenia. W szczególności przebaczam, i tu trzeba wyliczyć te osoby, którym trzeba przebaczyć. Następny krok to wyrzeczenie się wszelkich kontaktów z okultyzmem i satanizmem. Panie Jezu, wyrzekam się wszelkich kontaktów okultystycznych i satanistycznych. Jeśli posiadam jakieś przedmioty związane z tym, postanawiam je zniszczyć. Szatan nie ma do mnie żadnych praw. Szósty krok. Modlitwa o uwolnienie od przekleństwa. Panie Jezu, wierzę, że na krzyżu wziąłeś na siebie wszelkie przekleństwo, które mogło spocząć na mnie. Dlatego proszę Cię teraz, abyś uwolnił mnie od każdego przekleństwa w moim życiu. W Twoje imię, Panie Jezu. Wiarą przyjmuję w tej chwili uwolnienie i dziękuję za nie. Ostatni krok to akt wiary w otrzymanie Bożego błogosławieństwa z otwarciem się na wszystko, co Bóg pragnie w nas i dla nas uczynić. Można posłużyć się tu słowami: Panie, otwieram się na przyjęcie Twojego błogosławieństwa
każdej postaci. W książce jest także jedna propozycja, zdaniem autora bardzo ważna, by znaleźć odpowiedni cytat Pisma Świętego zawierający Bożą obietnicę przeciwną sytuacji przekleństwa. Należy ten tekst często powtarzać jako przeciwstawienie destrukcyjnemu działaniu przekleństwa. Na przykład w stanie beznadziejności i obawy śmierci radzi powtarzać słowa z psalmu 118. Nie umrę, ale będę żył i głosił dzieła Pana. I to radzi powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia. Gdy wskutek przekleństwa czujemy, że zadanie stojące przed nami jest za trudne, powtarzajmy zdanie: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Gdy atakuje lęk, nie dał mi Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. To z drugiego listu do Tymoteusza. I po takiej proklamacji Bożej obietnicy należy za nią, za tę obietnicę dziękować Panu Bogu, radośnie Go wielbić, a On odpowie na naszą wiarę w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Sądzę, że książkę tę może z pożytkiem przeczytać każdy egzorcysta, uwzględniając oczywiście niekonfesyjność autora i pewne braki czy odmienności względem nauki katolickiej. Ale już na tym przykładzie widzimy, jak wielka jest różnica między obroną przed przekleństwem u różnego rodzaju okultystów, a u chrześcijan. A teraz nasza katolicka obrona. Jeżeli po starannym rozeznaniu dojdzie się do przekonania, że doświadczane przez kogoś zło wynika z grzesznego przekleństwa, trzeba to zło przypisać szatanowi i jego demonom. Przecież nie można go przypisywać ani Panu Bogu, ani aniołom. Czy dusze potępionych ludzi mogą także wyrządzić nam szkodę? Tego nie wiemy. Zdania są tu podzielone i problem jest otwarty. Wydaje się, że w Piśmie Świętym nie znajdziemy wyraźnych wskazań w tej kwestii. Zawarte tam elementy teologii przekleństwa, godne skądinąd rzetelnego opracowania, dotyczą przekleństwa ze strony Boga i osób występujących w Jego imieniu, a więc tych tak zwanych dobrych przekleństw. Te złorzeczenia są raczej, jak już mówiłem, ostrzeżeniami, wezwaniami do nawrócenia, a spełniają się tylko wtedy, gdy wskutek buntu i uporu nawrócenie nie następuje. Nie mamy także wyraźnej wypowiedzi magisterium Kościoła w tej kwestii. Dopiero w naszych czasach zwrócono uwagę, że przekleństwo to nie tylko problem moralny, grzechu czy nie grzechu, o czym teologia mówi od dawna, ale że rzeczywiście może także przekleństwo wyrządzić szkodę zewnętrzną i psychiczną, i to wielką, zdziałaną przez szatana. Mały znak uwzględnienia tej możliwości znajduje się we wprowadzeniu do nowego rytuału egzorcyzmów, gdzie egzorcysta otrzymuje przestrogę, by zbyt łatwo nie wierzyć w zaistnienie przekleństwa. Zbyt łatwo, to znaczy, że jednak jest możliwe to zło spowodowane przez przekleństwo. Temat ten podejmuje, ale tylko ubocznie, także nota duszpasterska Konferencji Biskupów Toskanii sprzed kilkunastu lat na temat magii i demonologii. Zatem sposobów obrony przed przekleństwami z udziałem szatana szukać musimy w doświadczeniach egzorcystów. Pierwszym ważnym krokiem i zadaniem duszpasterskim w tej dziedzinie jest pilna potrzeba pouczania wiernych o niebezpieczeństwach związanych z przeklinaniem pochodzącym ze złości, z nienawiści i w ogóle złej intencji, a dokonanym słowem, gestem, czynem, złym spojrzeniem lub nawet tylko w myślach. Dodam teraz od siebie, chyba dwa lata temu ktoś mi mówił, że w złości życzył jakiemuś młodemu człowiekowi, obyś połamał nogi. Następnego dnia ten człowiek miał wypadek samochodowy, obie nogi złamane. Można powiedzieć przypadek, tylko tych
przypadków jest za wiele, żeby można to było właśnie na przypadki złożyć odpowiedzialność. Takie przeklinanie w złości jest nie tylko grzechem, ale wejściem w świat złego ducha. On uważa się wtedy za upoważnionego, by wyrządzić szkodę, nawet wtedy, gdy nie został wyraźnie wezwany, co już też wspominałem. A szkoda może dotyczyć ciała, psychiki, mienia, relacji międzyludzkich, aż do opętania włącznie. Złe słowa i złe myśli skierowane ku komuś lub czemuś otwierają drogę działaniu złego ducha. Należałoby ten temat poruszać w kazaniach, w katechezach, przypominać o wyznawaniu takich przekleństw w konfesjonale i traktować je tam poważnie. Skuteczność przekleństwa zależy najpierw od stopnia złej woli osoby przeklinającej, jeśli działa ona świadomie, z autentyczną intencją przeklęcia, to znaczy z perfidią, okrucieństwem i bardzo głęboką nienawiścią. Zwłaszcza jeśli istnieje ten związek pokrewieństwa między przeklinającym i przeklinanym, jak podkreśla to Bamonte w swojej książce. Następnie zależy też od stopnia oddania się szatanowi osoby przeklinającej albo czarownika, któremu zlecono przeklinanie, zwłaszcza jeśli zawarli pakt ze złym duchem. Z kolei zależy także od stanu duszy osoby przeklinanej. Jeśli jest w stanie grzechu, jest więcej zagrożona. Jeśli w stanie łaski i bliższa Bogu przez osobistą świętość, jest bardziej, a niekiedy całkowicie odporna. Jest także możliwe, że ktoś nieświadomie dziedziczy ducha zła, który panował nad którymś z jego przodków, gdzie trwały praktyki magii, satanizmu czy przynależenie do grup okultystycznych. O tym także wspomina Bamonte. A także jeżeli sam uczestniczył w praktykach okultystycznych, miał kontakt z magią i czarami. Ojciec Amor, ksiądz Amor pisze, powołując się na wypowiedź ojca Tomaselliego, że niekiedy wystarczy, że w domu znajdzie się jedna osoba przeklinająca, by doprowadzić całą rodzinę do ruiny przez uobecnienie działania złego ducha. Obrona przed skutkami złego przekleństwa jest podobna do obrony przed wszelkim działaniem złych duchów. Zatem mają tu zastosowanie wszystkie środki, jakimi dysponują członkowie Kościoła, a zwłaszcza egzorcyści w walce z szatanem. Najpierw jednak, jeśli to możliwe, należy skłonić osobę, która rzuciła przekleństwo, by ją wobec Pana Boga odwołała. Czasami się to udaje. Amort jest przekonany, że główny ciężar obrony spoczywa na osobie doznającej działania złego ducha, a tylko 10% na egzorcyzmie, czy dodajmy innych osobach. Co zatem powinna czynić osoba, która jest ofiarą przekleństwa, a szczerze pragnie być uwolniona? Zbierzmy tu rady i wskazania znanych egzorcystów, takich właśnie jak Amor, Salvucci, La Grua czy księża Scanlan i Sirmer. To już krótko i zbliżamy się do końca. Teraz mówię, żeby ci, którzy zasnęli, obudzili się. Jeżeli szukający pomocy wie, kto rzucił na niego przekleństwo, zwłaszcza jeśli swoją postawą i zachowaniem je sprowokował, winien to szczerze wyznać, odsłaniając pełny kontekst sytuacji. Jeżeli żyje w grzechu, winien zerwać z nim i trwać w stanie łaski i prowadzić pełne zaangażowania życie chrześcijańskie. Bez zerwania z grzechem obrona przed skutkami przekleństwa będzie nieskuteczna. Tak jak nieskuteczna jest obrona przed już wyraźnym opętaniem w takiej sytuacji. Najpotężniejszym środkiem obrony i uwolnienia jest częste korzystanie z sakramentów, pokuty i Eucharystii. Ważny jest też stopień jego wiary, wzmocnionej pogłębianiem wiedzy religijnej oraz lekturą Pisma Świętego i słuchaniem Słowa Bożego.
wspomniani autorzy kładą nacisk na potrzebę osobistej modlitwy oraz modlitwy innych osób, zwłaszcza różańca, uciekania się o pomoc do Maryi i wstawiennictwa aniołów i świętych. Ja osobiście od może 2 lat tak stwierdziłem, jak wielką moc ma proste wezwanie do Matki Bożej, do niepokalanego serca Matki Bożej. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. I wtedy moje spotkania z ludźmi są zupełnie inaczej skuteczne, aniżeli przedtem. Szczególną moc ma modlitwa wielbiąca, zwłaszcza biblijna, także modlitwa w językach. Złe duchy nie znoszą wielbienia Pana Boga. Niezbędne jest także pełne przebaczenie, zwłaszcza osobie, która spowodowała przekleństwo. Skuteczne bywa ofiarowanie mszy świętej, zwłaszcza sprawowanie jej w domu, na którym ciąży przekleństwo. Środkami obronnymi są także używane właściwie, a nie w znaczeniu magicznym, sakramentalia, takie jak egzorcyzmowana woda, olej i sól, a także posiadanie przy sobie i w mieszkaniu znaków świętych, medalika, relikwii, krucyfiksu, obrazów świętych. Zdaniem Amorta i Salbuczego niezastąpione jest włączenie się do grupy modlitewnej, zwłaszcza odnowy w Duchu Świętym i systematyczny, najlepiej cotygodniowy udział w modlitwie wspólnotowej. Przekleństwo budzi niekiedy awersję do sakrum i utrudnia modlitwę osobistą. Wspólna modlitwa w grupie przywołuje obecność Jezusa, Jego potężne działanie, a zły duch zniechęca do takiej modlitwy, utrudnia ją, powoduje złe samopoczucie u takiej osoby przeklętej, bóle głowy, pokusę wyjścia, ale wytrwanie przynosi stopniowo poprawę. Pomocą jest także modlitwa członków rodziny, osób poświęconych Bogu, także pielgrzymowanie do sanktuariów. A więc mamy cały zestaw rozmaitych środków dla uwolnienia się od skutków przekleństwa. Ze strony egzorcysty potrzebna jest modlitwa i często post oraz wiara i pokora. Główny środek, jakim dysponuje, to modlitwa o uwolnienie, której przebiegu nie ma tu potrzeby przedstawiać, bo wiele razy była o tym mowa. Dodam tylko, że po wywiadzie z naszym pacjentem i uzyskaniu informacji o rzeczywistym przekleństwie bądź jego poważnym prawdopodobieństwie, dobrze jest po modlitwie o uwolnienie z ewentualnym tak zwanym prywatnym egzorcyzmem, który nie wymaga żadnego zezwolenia, modli się o pełne uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe. I ostatnie 2/3 kartki. Egzorcyści praktycy chętnie korzystają z doświadczeń innych egzorcystów, zatem podam, jakie osobiście stosuję formuły. W przekonaniu, że każdy człowiek może doznawać jakichś obciążeń duchowych, a z pewnością każdy doświadcza działania złych duchów, w ramach modlitwy, o którą proszą przychodzący, prawie zawsze stosuje krótką modlitwę o uwolnienie i krótki prywatny egzorcyzm, zwykle w formie warunkowej. A miałem takich modlitw przeszło 6 000. Czyli za każdym razem, jak się spotykam z kimś, kto prosi o modlitwę, zawsze mam krótką modlitwę o uwolnienie i krótki taki prywatny egzorcyzm, najczęściej właśnie warunkowy. W modlitwie o uwolnienie korzystam też dość swobodnie z takiej formuły, którą podzielił się ze mną ksiądz Hans Buob z Hochaltingen, tam gdzie odbywaliśmy kilka naszych poprzednich międzynarodowych konferencji. I brzmi ona następująco. Czasami kładę ręce, czasami na ramiona czy na głowę. Jeśli dotknęło cię jakieś przekleństwo, czary, uroki, złorzeczenia czy inne zło nasłane przez ludzi, bądź obciążenie pokoleniowe, to w imię i mocą Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w imię Maryi, aniołów świętych i Kościoła Świętego, przerywam, przecinam, przełamuję, unicestwiam
można tu użyć innych słów, wszelkie te złe wpływy, żeby już nic nie mogło szkodzić temu Bożemu dziecku i zwykle czynię wtedy znak krzyża. Ksiądz Bułok mówił, często powtarza takie słowa trzykrotnie. A w prywatnym egzorcyzmie używam zwykle takiej formuły. Jeżeli to, to jest ta formuła taka warunkowa. Jeżeli to ty, zły duchu, wyrządzasz szkodę temu Bożemu dziecku, to w imię i mocą Pana Jezusa Chrystusa wiąże twoją złą moc i rozkazuje ci, idź precz i nie wracaj. Idź przed krzyż Jezusa, niech On ci powie, dokąd masz pójść. Ludzie często dziękują i oświadczają, że taka modlitwa przyniosła im pomoc. Dziękuję.